naszej reprezentacji, a także reszty świata, naprawdę iście wyborny. Bartosz Zmarzlik, Paweł Przedpełski, Janusz Kołodziej, Patryk Dudek, Maciej Janowski i junior w reprezentacji Polski prowadzonej przez Rafała Dobruskiego, Wiktor Przyjemski, wychowanek tego toru, Abramczyk Polonii Bydgoszcz. I reszta świata? No reszta świata to też moc. Fredrik Lindgren, Szwecja, David Belego, Francja, Jason Doyle, mistrz świata z 2017 roku, Australia, Kenneth Bier, Dania, trzykrotny indywidualny mistrz świata i kapitan reszty świata dziś Nicky Pedersen i stawkę uzupełnia utalentowany junior rodem z Łotwy, Francis Kutz, a drużynę reszty świata prowadzą trenerzy Tomasz Bajerski i Jacek Woźniak. Jacek Woźniak, na co dzień trener Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Pierwszy wyścig dnia, sędziuje te zawody Remigiusz Substyk, Solca Kujawskiego. Na pierwszym torze, w kasku czerwonym, a będą państwo mieli, nie będą państwo mieli problemów z rozróżnianiem biało-czerwonych. Mają biało-czerwone kewlary, jeździć będą przez całe zawody w kaskach czerwonym i niebieskim, a w tym czerwonym Bartosz Zmarzlik, zwycięzca sobotniej pierwszej inauguracyjnej Grand Prix w Chorwacji. Zmarzlik, Lindgren, Przedpełski, Dawid Belego i już spod taśmy. I dojazd do pierwszego łuku, wyśmienity w wykonaniu Bartosza Zmarzlika. Bartosz Zmarzlik pierwszy, za nim Szwed Fredrik Lindgren, także uczestnik Grand Prix. Na trzeciej pozycji Paweł Przedpełski, który tej inauguracji w chorwackim Goričan nie zapisze do udanych, ale jako stały uczestnik cyklu Grand Prix tam właśnie zadebiutował i z każdym następnym startem na pewno w wykonaniu reprezentanta Polski będzie lepiej. Zamyka stawkę Francuz Dawid Belego, próbuje Przedpełski atakować Fredrika Lindgrena daleko, daleko w przodzie. Po tym wygranym starcie, dojeździe do łuku, popisowej jeździe, Bartosz Zmarzlik, co klasa, to klasa, mistrz świata z 2019-2020 roku, aktualny wicemistrz świata. No i główny faworyt do tego, by w październiku tego roku stanąć na najwyższym podium indywidualnych mistrzostw świata. Rozpoczynają biało-czerwoni od zwycięstwa 4-2. 3 punkty Bartosz Zmarzlik, 2 punkty dla reszty świata Fredrik Lindgren, bez punktu, 1 punkt Paweł Przedpełski i bez punktu Francuz Dawid Belego. Skład drugiego wyścigu meczu, polska reszta świata, Kołodziej czerwony, w żółtym Jason Doyle, w niebieskim Patryk Dudek i w białym Kenneth Bier, znowu biało-czerwoni, pierwsze pole, Janusz Kołodziej wyniósł się szeroko, spróbował to wykorzystać przy krawędźniku Jason Doyle, ale nabrał prędkości, tak Janusz Kołodziej, jak i Patryk Dudek i Australijczyk już ogląda plecy biało-czerwonych. Janusz Kołodziej, za nim Patryk Dudek, Dudek teraz do krawężnika próbuje zablokować tam Jasona Doyle'a. Doyle przy krawężniku wyniósł się szeroko. Wydawało się, że Australijczyk, który na co dzień reprezentuje barwy Fogo Unii Leszno, zaatakuje reprezentanta Polski. Próbował, ale obronił się umiejętnie Patryk Dudek. Zamyka stawkę Kenneth Bier w tym sezonie. Zawodnik Abramczyk Polonii Bydgoszcza, więc tutaj na własnych śmieciach, można powiedzieć, teraz wyprzedzi Jasona Doyle'a. To on uda się w podróż za Patrykiem Dudkiem, bo ta trójka liczy dość blisko siebie i tu jeszcze wszystko mogło się zdarzyć, no ale jesteśmy już na ostatnim łuku czwartego okrążenia i biało-czerwoni wygrywają ten wyścig podwójnie. Zdecydowana supremacja Janusza Kołodzieja. Jeśli ktoś ogląda rozgrywki Ekstraligi Żużlowej, to nie będzie to dla niego żadne zaskoczenie. Nicky Pedersen w kasku żółtym. Jego partnerem w tym wyścigu w zespole reszty świata Francis Gust. Ale mówiłem o tym najmłodszym. Ten najmłodszy to w kasku niebieskim Wiktor Przyjemski, 16-latek z Bydgoszczy, i w kasku czerwonym Maciej Janowski. Nicky Pedersen to pierwsze pole startowe idealne. Przyjemski niespodziewanie przed 45-latkiem. Jeszcze tam wymieszał się w całą sytuację Maciej Janowski. Niezwykle ciasno wchodzili w ten drugi łuk pierwszego okrążenia. Prowadzi Wiktor Przyjemski, ten najmłodszy w stawce, za nim Nicky Pedersen. Ależ to sensacja, gdyby Wiktor Przyjemski, reprezentant miejscowej Polonii, przyjechał przed Nicky Pedersenem.
Wiktor Przyjemski atakuje Pedersena. Bardzo mocno Maciej Janowski. Janowski, ale ucieka tam Niki Pedersen. Teraz znalazł właściwą ścieżkę, nabiera prędkości, ale przyblokował go tam po zewnętrznej ten atak Nikiego Pedersena. Wiktor Przyjemski teraz. Pedersen nabiera prędkości, ale znowu nie ulał się go Wiktor Przyjemski. No ale teraz musi już uznać klasę trzykrotnego indywidualnego mistrza świata Nikiego Pedersena. Wiktor Przyjemski. 23 maja 2022 roku będzie obchodził 17 urodziny. No i przez długi czas, przez trzy okrążenia przeprowadził przed Nikim Pedersenem i Maciejem Janowskim. Ostatecznie przyjechał na metę jako trzeci, ale i tak wielkie, wielkie brawa dla tego młodziutkiego chłopaka. Czwarty wyścig dnia. Lindgren w żółtym, czerwonym kołodziej, w białym Belego i w niebieskim Patryk Dudek. Fredrik Lindgren po zewnętrznej napędza się. Patryk Dudek mocno tam blokowany przez Dawida Belego. Nabiera prędkości, choć stracił tam trochę rytm Patryk Dudek, by gonić za Fredrikiem Lindgrenem. Lindgren już na czele mknie, ale napędza się teraz, szukający tamtej odsypanej nawierzchni prędkości Patryk Dudek. Jest drugi, mocno obciążone tylne koło, wyprostowane ręce, szuka tej prędkości, by gdzieś tam przeprowadzić atak na prowadzącego Szweda. Lindgren pierwszy, za nim Patryk Dudek, już jest bardzo, bardzo blisko. Czy to będzie ten atak? Jeszcze nie teraz, jeszcze nie zbudowana ta prędkość. Teraz Dudek troszeczkę wężej, by ominąć tę szprycę Fredrika Lindgrena. Rozpoczęło się czwarte okrążenie. Kołodziej na trzeciej pozycji zamyka stawkę Dawid Belego i chyba już nam się tutaj nic nie zmieni. Patryk Dudek był bardzo blisko, dopóki szukał tej prędkości dalej od krawężnika. Jeśli zdecydował się na jazdę bliżej krawężnika, no i później Szwed zaczął mu uciekać i na tyle robił to skutecznie, że zwyciężył w wyścigu numer 4. Dwa punkty dla Patryka Dudka, jeden punkt tym razem dla Janusza Kołodzieja. Mamy kolejny, drugi biegowy remis w tym spotkaniu, a bez punktu Francuz Dawid Belego. W kasku czerwonym Maciej Janowski, Polska. W kasku białym Kenneth Pierre, Dania, czyli reszta świata. I w kasku niebieskim Wiktor Przyjemski, Polska. Wiele ciepłych słów i dobrych słów padło już podczas tego spotkania w kierunku Wiktora Przyjemskiego, 16-latka z Bydgoszczy. I w kasku żółtym Jason Doyle. Nie udało się pokonać Wiktorowi Przyjemskiemu trzykrotnego mistrza świata, ale wcale nie jest powiedziane, że ten nieopierzony 16-latek nie pokona mistrza świata z 2017 roku Jasona Doyle'a. Świetny start Macieja Janowskiego. Janowski, ale najlepiej melduje się tam najszybszy Jason Doyle. Wydawało się, że jakieś problemy z motocyklem Macieja Janowskiego, że być może ten wyścig jest przerwany, a to jednak problemy z motocyklem Janowskiemu. Motocykl zdefektował i na podwójnym prowadzeniu dość nieoczekiwanie, zaskakujący sposób znajdują się zawodnicy reszty świata, a więc Jason Doyle i Kenneth Pierre. Na trzeciej pozycji jedzie Wiktor Przyjemski, a no i teraz jeszcze jakiś jeden problem ma Kenneth Pierre, a więc nie wiemy, co się stało w tym feralnym, powiedzmy sobie szczerze, wyścigu piątym. Najpierw defekt po świetnym starcie w motocyklu Macieja Janowskiego. Teraz jadąc na drugiej pozycji zdefektował Kenneth Pierre i tylko dwóch zawodników dojedzie do mety. I tylko przy dwóch zapiszemy punkty w tym wyścigu numer dwa. Zupełnie bez historii, bowiem do mety dojeżdżają Jason Doyle. On zdobywa trzy punkty dla reszty świata, dwa punkty dla reprezentacji Polski Wiktor Przyjemski, a defekty motocykli zanotowali Maciej Janowski i Kenneth Pierre. Paweł Przedpełski, kask niebieski, pole pierwsze. Przedpełski w pierwszym wyścigu dla reprezentacji Polski, jeden punkt. W kasku żółtym Niki Pedersen, który poradził sobie na dystansie z Wiktorem Przyjemskim i zaliczył przy swoim nazwisku, zapisał trzy punkty. W kasku czerwonym Bartosz Zmarznik i w kasku białym Francis Gusts. Pedersen i Zmarznik na tę walkę pomiędzy dwukrotnym mistrzem świata, Polakiem i Duńczykiem. Trzykrotnym mistrzem świata, utrzymy sobie zęby, a tymczasem z pierwszego pola świetnie Przedpełski. Zmarznik szeroko zablokowany, gdzieś tam dał się
w taką małą przepychankę na szczycie tego pierwszego łuku. Nicky Pedersen stracił dystans, jest za Przedpełskim, jest trzeci, zamyka stawkę Francis Gust, ale już poradził sobie Nicky Pedersen z Pawłem Przedpełskim. Teraz do Przedpełskiego zbliża się także Łotysz Gust, ten 19-latek utalentowany, który pierwszego wyścigu nie zaliczy do udanych, a w przodzie, jak to w tym sezonie bywa najczęściej oczywiście, Bartosz Zmarznik. Wspominałem o tych indywidualnych międzynarodowych mistrzostwach Ekstraligi w Toruniu na Motoarenie wygranych przez Bartosza Zmarznika. Wygrał także już w tym sezonie złoty kask w Opolu, to trzeci kolejny triumf w tych zawodach imienia Jerzego Szakiela w Opolu. Wygrał także kryterium asów tutaj w Bydgoszczy. No i to Państwo doskonale wiecie, w minioną sobotę w Goriczan zwyciężył w Grand Prix Chorwacji. Przed nami szósty wyścig dnia od krawężnika, przepraszam, siódmy wyścig dnia w kasku niebieskim Przyjemski, w kasku białym Dawid Belego, w kasku czerwonym Maciej Janowski i w kasku żółtym Fredrik Lindgren z pierwszego pola. Przyjemski, on będzie dyktował warunki szeroko, teraz bez defektu Maciej Janowski, biało-czerwoni na dwóch pierwszych pozycjach, biało-czerwone kewlary. W dniu flagi narodowej to wygląda znakomicie, ale próbuje tutaj pokrzyżować biało-czerwonym. Skutecznie szyki Fredrik Lindgren. No, bez wątpienia dziś tutaj jest najjaśniejszym punktem reprezentacji reszty świata obok Nickiego Pedersena. Janowski na pierwszej pozycji, za nim Lindgren, trzeci Przyjemski. Za Przyjemskim goni Dawid Belego i jak na razie próbuje gdzieś tam zahaczyć się, zbliżyć się do Wiktora Przyjemskiego, żeby powalczyć o ten pierwszy punkt, który w przypadku Francuza dziś tutaj w tym meczu reszty świata będzie jakimś punktem przełomowym, że znajdzie jakieś właściwe ustawienia w swoim motocyklu, by być tak skutecznym zawodnikiem, przynajmniej jak w Ekstralidze. A zwycięża w biegu numer 7 Maciej Janowski, dla niego 3 punkty, a więc poprawki przy motocyklu albo zmiana motocykla. Wygląda na to, że to zmiana motocykla, że ten, który zdefektował, na nim nie pojawił się już Maciej Janowski. Doyle w kasku żółtym na polu pierwszym, Zmarznik, Bier i Przedpełski. Doyle, ależ uciekł spod taśmy Zmarznikowi, wyniósł się szeroko, szukając tej ścieżki, ale proszę zobaczyć, jak teraz prędkości na Bejera. Bartosz Zmarznik, ależ no... To jest ekspres z Gorzowa, ale co z tego, że ekspres jedzie z Gorzowa, jeśli Jason Doyle też nie zamierza tutaj odpuszczać i też jest szybki. Doyle na moment wydawało się, że traci prowadzenie w tym wyścigu. Zmarznik teraz będzie się dwoił i troił, jak on to ma w zwyczaju, bo niezwykł oglądać pleców rywali. I Zmarznik z Doyle szeroko. Mówiliśmy o tym, mówił Piotr, że tutaj w Bydgoszczy będzie można odbijać się od płotu niemal po tych balonach, po tych dmuchonych bandach jeździć i czyni to teraz Jason Doyle, jakby gdzieś tam w archiwum odgrzebał jazdę Tomasza Goloba sprzed wielu, wielu lat, ale zna to także znakomicie Bartosz Zmarznik. Zmarznik pod łokieć Doyle'a. Doyle czy Zmarznik? Ależ emocje do końca. Zmarznik. No, kto mógł wygrać ten wyścig? Wydawało się, że Doyle, że jest na najlepszej drodze, że jedzie piekielnie dobry, fantastyczny, genialny niemalże wyścig, że i ma się wszystkiego, że już nauczył się tego bydgoskiego toru, że ma gdzieś w pamięci te najlepsze ścieżki. No ale przewaga Bartka Zmarznika jest właśnie taka, że on walczy do końca, to jest mecz towarzyski, niczego nie musi, to nie jest walka o mistrzostwo świata, ale on nie cierpi przegrywać. Zobaczmy, jak to wyglądało na ostatnich metrach. No właśnie... Tak jak powiedziałeś, Bartek walczy do końca, on nie lubi przegrywać, tak? W niebieskim Dudek, w białym Gust z czerwonym Kołodziej i w żółtym Nicky Pedersen. Zwolniona taśma i już wystartowali. Niemal równo cała trójka, także ten Łotysz Gust jakby coś zmienił w motocyklu, jakby chciał zamieszać wśród najlepszych, a zupełnie z tyłu nieoczekiwanie został Nicky Pedersen. Nie poradził sobie z wyjścia z
czwartego pola. No i uciekli mu biało-czerwoni już daleko, daleko, daleko. Rozrzuciła się ta stawka zawodników, a Gusts no tak miesza się na tej trzeciej, czwartej pozycji właśnie z Nicky Pedersenem i na jakąś fantastyczną, super walkę nam się tutaj nie zapowiada, bo w przodzie mknie Janusz Kołodziej z niewielką, no to dużą już w tej chwili, spoglądając na prostą przeciwległą do wieżyczki stratą Patryk Dudek, za nim Gusts i zamyka stawkę Nicky Pedersen. No zupełnie nie wyszedł ten wyścig trzykrotnemu mistrzowi świata, no i chyba nawet wcześniej zjedzie do parkingu Duńczyk, a biało-czerwoni ten wyścig numer 9 wygrają 5-1, bowiem 3 punkty zdobywa Janusz Kołodziej, 2 punkty Patryk Dudek, 1 punkt ten junior z Łotwy Francis Gusts i bez punktu nawet nie dojeżdża do mety Nicky Pedersen. A przed nami bieg 10, w którym naszą reprezentację, nasza reprezentacja to w kasku niebieskim pole drugie Paweł Przedpełski i w kasku czerwonym Maciej Janowski. Natomiast rywale, reszta świata w kasku białym, słabią dzisiaj prezentujący się na własnym torze Kenneth Bier i w kasku żółtym, no zdecydowany lider dziś reszty świata Szwed Fredrik Lindgren. No nie wiem, czy tam nie było jakiegoś ruchu na starcie, ale sędzia substyk nie przerywa, nie nakazuje powtórki. Zobaczymy to w powtórkach po zakończeniu tego wyścigu. Wykorzystuje to całe zamieszanie i pierwsze pole startowe, które dziś no, zdecydowanie jest tym uprzywilejowanym. Kenneth Bier, za jego plecami Fredrik Lindgren. No i teraz reszta świata może bardzo szybko zrewanżować się biało-czerwonym za porażkę w poprzednim biegu 1-5. I teraz to podopieczni Jacka Woźniaka i Tomasza Bajerskiego mogą wygrać podwójnie 5-1. Trzeci Maciej Janowski, tam były jakieś kłopoty na starcie, zamyka stawkę Paweł Przedpełski, który dziś tutaj w Bydgoszczy nie może odnaleźć właściwej prędkości, nie radzi sobie z dopasowaniem motocykli, traci bardzo dużo już do Macieja Janowskiego, który przecież jedzie trzeci, a wyścig 10 wygrywa, no jak na lidera przystało dziś, Fredrik Lindgren. Drugie indywidualne zwycięstwo dziś, pierwsze punkty Kenneta Bier, drugie miejsce, bo dotychczas były 2-0 i defekt motocykla, a to oznacza, że reszta świata zdobywa punktów 5, ten 1 dla biało-czerwonych. Popatrzmy na ten start, Piotrze, kask czerwony, no właśnie, czy tu, no był ruch Maćka Janowskiego i otrzymujemy informację od sędziego Remigiusza Substyka, że ostrzeżenie otrzymuje Maciej Janowski. Gusts Przyjemski, Doyle Kołodziej, 11 wyścig dnia rozpoczęty. Gusts i Doyle przy krawężniku Przyjemski, no i wykorzystał tutaj, odjechał, wypchnął trochę Gustsa, ten przymknął gaz, wykorzystał to także najgorzej wychodzący spod taśmy w tym wyścigu Janusz Kołodziej. Kołodziej już melduje się na drugiej pozycji, ale prowadzi Jason Doyle. Doyle za nim Janusz Kołodziej, a więc na co dzień dwóch zawodników Fogo Unii Leszno, która w tym sezonie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, jeszcze nie zaznała goryczy porażki, jest na drugim miejscu w ekstraligowej tabeli za lubelskim Motorem, który ma w dorobku komplet punktów. Oba te dwa zespoły w najbliższej kolejce się spotkają, no i będzie to nie lada gratka i wydarzenie w ekstralidze żużlowej. Tymczasem Doyle przed Kołodziejem, próbuje Kołodziej gdzieś tam inną ścieżką jechać niż Jason Doyle, no ale Doyle już na pewno też wyciągnął wnioski z tego, jak jechał przeciwko Bartoszowi Zmarzlikowi i uciekał na tyle daleko, żeby za bardzo i za głośno nie słyszeć Janusza Kołodzieja, bo to być może rozproszyło go trochę w rywalizacji z Bartoszem Zmarzlikiem. Trochę tak żartując, zwycięża Jason Doyle, 2 punkty Janusz Kołodziej, 1 punkt Przyjemski, bez punktu Gusts.
dosypuje tej przyczepnej do jakiejś już starej kolejny, żeby tam w nią wjechać, żeby wykorzystać to pierwsze pole startowe, bo na pewno Francuz nie jest zadowolony ze swojego występu. Po prawej ręce będzie miał wszystkich zawodników. Najbliżej Patryk Dudek w kasku żółtym z trzeciego pola, partner z reprezentacji reszty świata Nicky Pedersen, no i po zewnętrznej Bartosz Zmarzlik. No jestem w stanie sobie wyobrazić orbitowanie Bartosza Zmarzlika od samego początku do samego końca, no ale zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. To przewidywalny scenariusz, ale czy realny? Belego, Dudek, Pedersen, Zmarzlik. Dudek wygrał start z Belego, zamyka Belego, Zmarzlik został, odjechał szeroko Pedersen, jakby spodziewał się tego, że Zmarzlik może gdzieś tam próbować podróżować po zewnętrznej, zabrał mu tę ścieżkę, by zameldował się tam szybciej i on jest za plecami Patryka Dudka i mocno już go będzie teraz naciskał, wynosi się Dudek, przewidział ten atak Nickiego Pedersena, ale ten umiejętnie ściął do krawężnika pod łokieć Patryka Dudka, ale Dudek napędzony odpiera ten atak trzykrotnego mistrza świata Pedersen i Dudek pierwszy, ciekawy, interesujący wyścig, mo blisko byli tam siebie na wejściu w ten łuk Pedersen i Dudek utrzymuje prowadzenie, a Bartosz Zmarzlik na trzeciej pozycji jakby gdzieś tam czarował, jakby szukał miejsca, by zaatakować Nickiego Pedersena, który myśli o tym, jak wyprzedzić Patryka Dudka. Teraz Zmarzlik szeroko nabiera prędkości. To może być ostatni atak i skuteczny atak Bartosza Zmarzlika. Czy wystarczy prędkości? Dudek będzie pierwszy, Zmarzlik czy Nicky Pedersen? Spojrzał Nicky Pedersen, ale twardo. Nawet się nie oglądał, nawet nie chciał słuchać, że jedzie tam Bartosz Zmarzlik. Był skupiony na tym, by pojechać optymalnym torem i pokonać Nickiego Pedersena. A więc Bartosz Zmarzlik znajduje pogromców w osobach Patryka Dudka, triumfatora biegu numer 12, ale także Nickiego Pedersena. Tutaj skupiamy się na rywalizacji w biegu 13. Przyjemski czerwony, żółty Belego, niebieskim Przedpełski i w Gustce w białym. Przyjemski pierwsze pole startowe wykorzystuje dobrze także Gustz. No i niespodziewanie przed Przyjemskim na moment dwaj zawodnicy reszty świata, czyli Belego i Gustz, bo już Przyjemski odzyskuje prowadzenie, ale odgryza mu się także junior z Łotwy, junior reprezentujący barwy reszty świata. Jakby znalazł przełożenie, dopasowanie w swoim motocyklu Łotysz na ten ostatni wyścig, a może po prostu mocne zroszenie toru, wyrównanie, no i wykorzystał też te zmiany w motocyklu i Francis Gust jest na czele stawki. Istnieje duże prawdopodobieństwo, przynajmniej na to wygląda, że 3 lata starszy od Wiktora Przyjemskiego Francis Gust wygra swój pierwszy wyścig w tym meczu, a po pierwszy punkt jedzie także dla reprezentacji reszty świata Dawid Belego, który jedzie na trzeciej pozycji. Wygląda na to, że reszta świata ten wyścig 13 nawet nie wygląda, to już jest pewne, zakończy się zwycięzcem Francisa Gustza. Dużo o nim mówiliśmy, no i tak jakby trochę nas słuchał. Wyścig 14. Przedostatni wyścig dzisiejszego meczu Polska, reszta świata. W tej chwili biało-czerwoni punktów 44, 33 reszta świata, a na torze w kasku żółtym z pierwszego pola, tego dziś najlepszego, Nicky Pedersen, w czerwonym Janowski, w białym Kenneth Bier i w niebieskim Janusz Kołodziej. Taśma w górę i Janowski czy Pedersen, kto najlepiej na pierwszym łuku poszedł szerzej. Nicky Pedersen wykorzystał to umiejętnie, czytając zamiary Duńczyka, Maciej Janowski. Janowski jest pierwszy, za jego plecami dwójka zawodników reszty świata, bo zamyka stawkę niespodziewanie Janusz Kołodziej. Jedzie drugi Nicky Pedersen, trzeci Kenneth Bier, dwoi się i troi tam Janusz Kołodziej. Kołodziej już minął, przejechał pod łokciem niemalże Kennetha Bier. Bier próbuje odzyskać tę trzecią pozycję, Kołodziej jest trzeci, a więc w tej chwili na prowadzeniu biało-czerwoni 4-2. Prowadzi, powiększając przewagę z każdym kolejnym okrążeniem, Maciej Janowski. Janowski pierwszy, Pedersen no będzie teraz musiał słuchać tego, co dzieje się za jego plecami i blokować ataki Janusza Kołodzieja. Kołodziej to po wewnętrznej, to po zewnętrznej. Teraz takie ścięcie do krawężnika, nabranie prędkości po zewnętrznej. Nicky Pedersen pojedzie tak środkiem toru, ścina tutaj do krawężnika. Janusz Kołodziej zobaczył to, Nicky Pedersen. Jeszcze dojechał troszeczkę do wewnętrznej i dowiózł tę drugą pozycję, która daje 2 punkty. I to są
dwa punkty, jedyne dwa punkty, które reprezentacja reszty świata zdobywa w wyścigu 14, bowiem ten bieg przegrywa 2-4. Triumfatorem 14 wyścigu Maciej Janowski, dwa punkty Pedersen, jeden Janusz Kołodziej, bez punktu Kenneth Bier, 4-2 dla biało-czerwonych i 48-35. Zwycięstwo już w kieszeni biało-czerwonych w dniu flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Biało-czerwone kewlary i teraz jaki będzie końcowy rezultat tego spotkania? O tym rozstrzygną najlepsi zawodnicy tego meczu. Uczestnicy Grand Prix, wyścig niczym. Wyścig chociażby finałowy Grand Prix, bo taki może się zdarzyć. Od chociażby może za dwa tygodnie w Warszawie. Świetnie Zmarzlik, za jego plecami Lindgren już się napędził. Poradził sobie ze Zmarznikiem. Próbował to samo wykonać Lindgren. Odpowiada Zmarznik. Zmarznik wraca na pozycję prowadzącego w tym wyścigu. Trzeci jedzie Doyle. Zamyka stawkę Patryk Dudek. Trzy punkty wiezie Zmarznik. Zmarznik za nim jak cień. Fredrik Lindgren. Ale ta przewaga może nie tak mocno, ale z każdym następnym przejechanym metrem rośnie i rośnie. Zmarznik pierwszy, za nim Lindgren. Trzeci Jason Doyle. Stawkę zamyka Patryk Dudek, a więc wyścig 15 tego meczu Polska. Reszta świata układa nam się remisowo. 3-3 będziemy mieli takie rozstrzygnięcie w ostatnim biegu meczu Polska, reszta świata w Bydgoszczy. Bartosz Zmarznik pokazuje klasę lidera cyklu Grand Prix 2022, pokonując Fredrika Lindgrena, który na drugiej pozycji, na trzeciej Jason Doyle, na czwartej Patryk Dudek. 3-3 i ostatecznie Polska w Bydgoszczy pokonuje resztę świata 51-38. 13 punktów przewagi, no a najjaśniejszym punktem bez wątpienia Bartosz Zmarznik, ale postawa pozostałych także zasługuje na brawa od bydgoskiej publiczności, bo i Lindgren, i Doyle, i Dudek dziś spisywali się naprawdę na dobrym, wysokim światowym poziomie, no bo to są zawodnicy światowej klasy. Powtórki jeszcze tego wyścigu numer 15. Tutaj był atak taki bardzo agresywny Fredrika Lindgrena. Próbował tutaj, a potem musiał niemalże stanąć w miejscu Jason Doyle, wykonać ten sam manewr Australijczyk, ale odparł ten atak, szybko wracając na prowadzenie, na czoło stawki. Bartosz Zmarzlik zdobył 3 punkty, no ale na tym drugim łuku pierwszego okrążenia, no trochę nam się podziało, może nawet na moment, można tak powiedzieć, zrobiło się trochę niebezpiecznie. Publiczność Bydgoszczy zadowolona, piękna pogoda. Zwycięstwo naszej reprezentacji, też kapitalne zachowanie żużlowców. Wszyscy teraz wyjechali, by podziękować publiczności. Jeszcze potwierdzenie wyników tego ostatniego biegu meczu Polska. Reszta świata. Zmarzik 3, Lindgren 2, Doyle 1, bez punktu Patryk Dudek. 51-38 wygrywają biało-czerwoni w Bydgoszczy. Końcowy rezultat. Czy absolutnie nie w tym kierunku idę? Nie, trenera kadra ma świetnego. Jeśli się pojawię, to w innej roli, ale to jeszcze jest na razie po wijakach. Jeśli będzie wszystko klepnięte, dopięte, to można będzie się o tym powiedzieć. Na razie jesteśmy w fazie jakby rozmów i planowania. Dobrze, to jeszcze wracam do tej twojej bogatej kariery. Wiesz, co mi zapadło najbardziej w pamięć? Ja pamiętam 2011 rok, DPS Gorzów. Ty tam miałeś dwa pierwsze starty chyba, zero. Nie, jeden pierwszy start, zero i później nie jechałem. Nie jechałeś, tak. Pojechałem. I później było 3-2-3 z twojej strony. I ja widziałem, jak dużo ciśnienia z ciebie zeszło. Ty pamiętam, wtedy nawet mi do mikrofonu powiedziałeś, że patrzcie, ten Protasiewicz jednak wytrzymuje ciśnienie. I to mi zapadło. Z tych zawodów, które jeździłeś przez całą karierę, to były te, które zapadły ci najbardziej w pamięć, czy absolutnie nie? No, jeździłem, znaczy jeżdżę tam 30 chyba drugi rok, także tych sezonów i tych dobrych występów trochę się udało
przejechać. No jeśli chodzi o te imprezy z orzełkiem na piersi, no to tak, na pewno te pierwsze złoto Mistrzostw Świata Juniorów to było coś, co było wyczekane, wymarzone i takie troszeczkę niespodziewane. Także to było jak dla mnie, jak we śnie. No później pierwszy drużynowy Puchar Świata, Mistrzostwo Świata drużynowe, także no było kilka tych medali. Ale szczególnie te, gdzie byłem taką tą postacią, która tych punktów przywiozła i jechała ważne wyścigi, to wiadomo, że one bardziej tam zapadają w pamięci. Ale generalnie, mówię, jakbym tak spojrzał, bo teraz już mogę tak sobie gdzieś tam to stanie poprzyglądać, bo nigdy nie lubiłem wracać do historii, to ja się czuję spełnionym żużlowcem i pewnie można było, jak już powtórzę się, zdobyć więcej, ale to tak to w życiu jest. Nie wszystko można mieć. Ja się cieszę, że poznałem dzięki żużlowi wspaniałych ludzi, wspaniałych przyjaciół, którzy są taką największą wartością tego żużla dla mnie. Także no... O tak. Zdaje się, Piotr, że polski żużel zostawisz w dobrych rękach. Dzisiaj tak obserwowałem ciebie przez moment. Widziałem dużo rozmów z teamem Zmarzlikowym. Z tatą Pawłem, później z Bartkiem. Zdradzisz o czym rozmowy, czy mniej o żużlu, bardziej o życiu? Rozmawialiśmy o życiu, o dzieciach, o planach sportowych naszych dzieci, między innymi. No, o sporcie, o żużlu wiadomo, bo to jakby jest nieodłączne. Ale no tak, mamy świetnych żużlowców, zresztą dzisiaj jechała kadra, także to nie są anonimowi zawodnicy, czy gdzieś z przypadku. Jest też grono nowych zawodników, młodych, którzy pukają do tej kadry, także ja bym był takim w miarę optymistą w tej kwestii. Wiadomo, że dużo trzeba zrobić wszystkim w systemie naboru i tutaj może gdzieś tam... szkolenia może też troszeczkę pozmieniać, ale to są jakby tematy na tu i teraz. Ja uważam, że jest podłoże, jest klimat, są możliwości i obyśmy to wykorzystali. Bartek Zmarzlik, zdziwiłbyś się, gdyby w tym sezonie nie zdobył trzeciego tytułu Mistrza Świata? To jest tylko sport. Na pewno jest głównym faworytem i tutaj nie mamy co się żarować. Można z Bartkiem wygrać bieg, dwa biegi, ale w przekroju całego sezonu, jeśli będzie miał zdrowie, będą go mijały kontuzje, to jest głównym faworytem i tutaj nic się nie zmieni. Dzisiaj mogę powiedzieć tak, że teraz koledzy, którzy z nim rywalizują, mogą czuć to, co ja rywalizowałem, miałem z Tomkiem Golobem rywalizując na polskim podwórku. No, było ciężko. Delikatnie rzecz mówiąc. I oni też mają ciężko z nim. Piotr Protasiewicz, dziękujemy pięknie za moment. Wracamy do Bydgoszczy. Będziemy podsumowywać w naszym studiu mecz Polska, reszta świata. Piotrek Protasiewicz ogłosił zakończenie kariery po końcu tego sezonu. To no, dla mnie informacja dnia. Piotrek, powodzenia na nowej drodze życia. Dzięki oby bardzo. Bez kontuzji dojechać ten sezon. Wszystkiego dobrego. Bardzo. My wracamy za moment do Bydgoszczy. Niespodzianki nie było. Żużlowa reprezentacja Polski pokonała drużynę reszty świata 51-38. Bezsprzecznie, tego też się spodziewaliśmy, bohaterem biało-czerwonych Bartosz Zmarzlik. Człowiek, który w ciągu 6 lat 5 medali indywidualnych Mistrzostw Świata zdobył. Dzisiaj raz dał się pokonać, ale umówmy się, że to był przypadek, a może przesadna wiara w ustawienia, które do tej pory działały. Co ty na to? Dokładnie, już wspominałem właśnie ten bieg, że troszeczkę warunki torowe się zmieniły. Bartek spóźnił ten start z czwartego pola i tak się później poukładało, że nie mógł się odnaleźć tak, by ten bieg zwyciężyć bądź przyjechać drugi. Ale świetne zawody w jego wykonaniu, pokazał kawał świetnego żużla. Widać, że jest w gazie, czuje motocykl, wygląda świetnie. I ten ostatni bieg, 15. Tak. Wyglądał też super. Zremisowany, co prawda, ale no Zmarzlik show. Od tak, ale Fredka tam tak się rozpędził, że też na przez chwilę zrobiłem duże oczy, minął Bartka. Później blisko znalazł się Bartka na drugim łuku Jason Doll i dobrze, że tam tylko było blisko, a nie za blisko. Oglądamy te momenty, dokładnie. Tak, ten bieg jak okno wystawowe. Tak, tutaj świetnie rozpędzony Fredka wchodzi odważnie pod Bartka, go mija. Tutaj zaraz zobaczymy, jak Jason podjechał. Naprawdę tutaj dużo się wydarzyło na tym drugim łuku, ale Bartek odzyskał pierwszą pozycję i później już sukcesywnie budował
delikatnie o jej przewagę, ale Fredka również był szybki w tym wyścigu. A on się wyklarował dosyć szybko jako lider reszty świata, jako zawodnik, który będzie ciągnął tę drużynę do tego, aby uzyskała korzystny wynik. Chociaż umówmy się, to starcie towarzyskie, to starcie pokazowe jednak. Dokładnie, ale Fredka wcześniej zaczął sezon z problemami mniejszymi, większymi. Wczoraj w meczu ligowym już bardzo dobry występ, poza pierwszym biegiem chyba już później nie znalazł po gromcy, a no i dzisiaj kolejne dobre zawody, więc widać, że wskakuje na wyższy level. Mm-hmm. Piotr Protasiewicz ogłosił zakończenie kariery po tym sezonie. To jest informacja dnia, to coś, co ciebie zaskoczyło, czy z racji tych dobrych relacji coś tam już wiedziałeś, że jest na rzecz? Coś tam wiedziałem, aczkolwiek wiadomo, wiedzieć, a to, co wydarzy się naprawdę, no to są takie dwie jeszcze różne rzeczy i tak naprawdę też nie, jak przedmówcy moi mówili, że nie dowierzają wszyscy praktycznie, że to jak się stanie, to też wtedy, gdy Piotrek mi to mówił, to mówię, jeszcze się może dużo wydarzy, no ale jak teraz powiedział to oficjalnie, no to tak musi być, naprawdę świetny człowiek, świetna kariera, bardzo mu gratuluję tego, co zrobił, no i ważne, by cało zdrowo dojechać ten sezon, ma na pewno bardzo dużo wiedzy żużlowej, dużo do przekazania, potrafi to zrobić i właśnie o to chciałem zapytać, że to jest fajne, że już jest plan. Jak sam stwierdził, po słowie są plany, tak? Że jednak tym doświadczeniem się będzie dzielił, a jest z czego czerpać i jest kogo uczyć. To znaczy są talenty i są chętni w polskim żużlu do tego, aby tę wiedzę pozyskiwać. Dokładnie. Takich ludzi, którzy potrafią coś wnieść pozytywnego, mądrego do sportu żużlowego, uważam, że trzeba wykorzystywać w 100% i na pewno Piotrek Protasiewicz wlicza się w grono tych osób. Mhm. A gdyby Piotr Protasiewicz teraz, dzisiaj na przykład, wziął się za wychowanie, ulepienie zawodnika od zera, to jakie cechy miałby ten zawodnik? Jakie cechy by po Protasiewiczu dziedziczył, powiedzmy? No, spróbujmy się zabawić w coś takiego. Zabawić na pewno upartość w dążeniu do celu. Wiemy, że Piotrek jest ambitny, uparty i zawsze nie odpuszczał, bardzo zawzięty, a przy tym super kolega poza torem, więc bardzo dużo pozytywnych cech, ale każdy sportowiec musi być uparty, by dojść daleko w swojej karierze. To sam nawet Bartek Zmarzik dzisiaj mówił w wywiadzie, że trzeba być czujnym, cały czas dążyć i nie ma momentu takiego, że usiądziemy na laurach, a już jest fajnie, osiągnąłem to i to, no bo wtedy zaczynamy się cofać do tyłu. A tak naprawdę nawet Jarek Hampel, też widziałem wywiad po tym ostatnim meczu, że rozmawiał z Tomkiem Golobem, gdzieś coś posłuchał, wyciągnął wnioski, przełożył to na siebie i sam mówi, że jest doświadczonym zawodnikiem, który ma już odpowiednią ilość lat na swoim karku, a cały czas się uczy i trzeba być czujnym i wprowadzać. Pozostawać takiej gorącości, prawda? Dokładnie, nie tylko startów, bo ale też zdobywania doświadczeń. To wszystko się zmienia, ten żużel jest naprawdę dynamiczny i z roku na rok trzeba coś tam wprowadzać, udoskonalać, bo stojąc w miejscu cofamy się. Filip Czyszanowski to Park Maszyna, obok niego Wiktor Przyjemski, czyli jeden z ludzi, którzy bardzo nam się dzisiaj tutaj spodobali sportowo. Wiktorze, chwalą ciebie wszyscy wzdłuż i wszerz, jaki ty talenciak. Co tu robić, żeby nie dać się zwariować i żeby nie odfrunąć? Nie, raczej podchodzić zimną głową do każdych zawodów. Dzisiaj fajne zawody objechałem. W końcu w biało-czerwonych barwach, z czego się bardzo cieszę. Gdzieś to powołanie od trenera, pana Rafała. Bardzo jestem zadowolony z tego, że mogłem się ścigać w takiej stawce z tak doświadczonymi zawodnikami i zebrać wiele nauki. Dobrze, gdyby nie bieg Bartka Zmarzlika z Jasonem Doylem, to biegiem dnia byłaby gonitwa numer 3 i twoja ściganka z Nickiem Pedersenem. Do analizy, bardzo prosimy. No tam prawie mistrza świata miałeś na widelcu. No na pewno tak. Gdzieś, jak widzimy, fajny pierwszy łuk. Udało mi się wyjść na prowadzenie. Gdzieś byłem zszokowany tym tak naprawdę. Bardzo taki... Rozemocjonowany. Rozemocjonowany, dokładnie. Gdzieś może troszkę zakurczowo się trzymałem tego krawężniczka, ale
też z tego co wiem, Niki jest krawężnikowy, gdzieś tam słyszałem, że macie troszkę go na tą szeroką wyniósł, bo mi gdzieś tam mówili chłopacy z teamu i mu pokazał tą dobrą ścieżkę i gdzieś tam udało mu się mnie gonić. Jak teraz widzimy, tu jeszcze go zamknąłem, ale znowu kurczowo przy krawężniku, ale na pewno kolejna nauka. Będę wiedział na przyszłość, że tak nie można robić i po prostu nie trzymać się tak kurczowo tego krawężnika, ale i tak trzy okrążenia jechałem przed Mistrzem Świata. Bardzo jestem z tego zadowolony. No, ja też bym był, ewidentnie. Słuchaj, w maju ty kończysz 17 lat. Dzisiaj widziałem troszeczkę z Bartkiem, z Marzlikiem, też zamienił dwa słowa. Co ci Bartek wspominał? Coś mówił o ustawieniach sprzętu? Czy się bardziej dziwował, bo ty taki szczupak szczupły? Nie, raczej gdzieś o ustawieniach motocykli rozmawialiśmy. Na pewno było zgrupowanie w Bydgoszczy. Bardzo mi się fajnie z Markiem rozmawiało, ze wszystkimi tak naprawdę. Gdzieś się dosyć bałem tego zgrupowania, ale było naprawdę fajnie. Gdzieś dużo rozmawialiśmy, się śmialiśmy i się cieszę z tego, że tak ciepło zostałem przyjęty do tej reprezentacji. Słuchaj, tutaj Hubert Malinowski, nasz wydawca na ucho, mi mówił, że ponoć ty urosłeś zimą i musiałeś nawet gdzieś tam przestawiać zupełnie motocykl, hak przebudowywać i inaczej sylwetkę układać. Faktycznie tak było? No tak, gdzieś ten początek sezonu nie wyglądał idealnie, gdzieś dosyć sztywno jechałem na motocyklu, ale gdzieś to poprawiliśmy, troszkę pozmienialiśmy w motocyklach. Ja sam też złapałem trochę luzu, bo gdzieś po zimie na pewno jest ta sztywność i gdzieś to się udało doprowadzić do takiego stanu, jak dzisiaj było widać. Na pewno jeszcze jest dużo do poprawienia, ale i tak jest dobrze. No dobrze, to kiedy zobaczymy Wiktora Przyjemskiego w Ekstralidze? Ha, szach i mat. Nie, raczej ja jeszcze nie myślę o Ekstralidze. Jestem na razie w Polonii, jeszcze do przyszłego roku mam tu kontrakt. Nie myślę o Ekstralidze, chcę tu zostać i się dalej rozwijać w moim klubie rodzinnym, bo tu mieszkam. Sprytnie, dyplomatycznie, ale jakby Polonia nie awansowała? No, to jeszcze dużo czasu. Sprytnie, dyplomatycznie. Wiktor Przyjemski, dziękujemy pięknie. Dziękuję. Tak, Wiktor Przyjemski, 7 plus 2 bonusowe. To jego zdobycz dzisiaj całkiem zacnie, jak w debiucie. No i ten bieg trzeci, nad którym się już pochylaliśmy, nad którym się rozpływaliśmy, nad jego przebiegiem. Powiedz trochę o swoim koledze z drużyny, bo słyszeliśmy, że skromny, słyszeliśmy, że poukładany. Mówi się, że ma też mądry sztab wokół siebie i że generalnie ta droga rozwojowa jest słuszna, jest mądra, rozsądna, roztropna. Dokładnie. Widzimy. Wypowiada się, ładnie mówi. Tak jak powinno wszystko być, funkcjonuje. Dyplomata jest. Dokładnie. Tak. Fajnie jedzie, wyciąga wnioski. To ten trzeci bieg, przypominamy. Dokładnie. Wyciąga wnioski, jest obtoczony dobrą ekipą ludzi, którzy się zajmują wszystkim, czym on się nie powinien zajmować. No i tylko wyciągać wnioski, robić swoje. Myślę, z tego co ja zaobserwowałem i widać po wypowiedziach Wiktora, wszystko idzie w dobrym kierunku. Najważniejsze, by dopisywało zdrowie. I się rozwijamy, tak? I jedziemy. Czyli taki jedziemy, plan zostać tak, z Polonią, aby ta Polonia awans wywalczyła i po taki, sprawie. Taki jest cel, tak? O to będziemy walczyć, chcemy to zrobić. Mamy fajną ekipę, fajny skład i tyle. Czas wszystko zweryfikuje, a Wiktora uważam, że miejsce jest w Bydgoszczy i fajnie by było z tym klubem awansować do Ekstraligi i tam też jeszcze troszeczkę namieszać. Wokół takich ludzi, jakich macie budować żużel w Bydgoszczy. Jeszcze raz, to znaczy odbudowywać, powiedz. Dokładnie, bo wiemy, że Bydgoszcz jest zasłużonym klubem na mapie żużlowej Polski i jej miejsce fajnie, jeżeli by wróciła tam, gdzie jest jej miejsce, czyli do Ekstraligi, by wróciły takie stare, dobre derby, jak były kiedyś z Toruniem, gdzie wtedy jeszcze Piotrek Protasiewicz jeździł w Bydgoszczy, Tomek Golo, później Piotrek i Tomek jeździli też w Toruniu i z nimi miałem możliwość jeżdżenia i w Szwecji, i w Toruniu, i w Polsce ogólnie, bo już tam się zaczynam, już tego tyle, bo przez tą całą karierę tych klubów, znaczy nie moich może, ale tych klubów i wspólnych zawodów, gdzie razem startowaliśmy. Ciebie te derby... Ja się załapałem jeszcze na te stare takie derby, które były kiedyś, gdy Tomek jeszcze Golub startował w turnieju. Zresztą mój debiut w Ekstralidze w 2002 roku był w derbach w Toruniu.
No więc na pewno tych wspomnień jest dużo i fajnie jakby one wróciły i gdzieś to by wszystko odżyło, bo wiem, widać też, że Bydgoszcz jest... Ależ oczy ci się zaświeciły, jak o tym mówisz. Widzimy, czujemy. Żużla z powrotem na najwyższym poziomie. Widać tą taką energię, że to wszystko chce się z powrotem odbudować i ja kibicuję temu, trzymam bardzo mocne kciuki, bo to jest dla nas, dla zawodników lepsze do ścigania i dla kibiców większa frajda. Ogólnie dla całego środowiska żużlowego, sam plus. Kciuki trzymamy i przenosimy się do parkingu. Maciej Janowski obok Filipa Czyszanowskiego. Dobrze, Marcinie, powiedziane, bo Maciek to jest spokojny człowiek, ale jak spróbujesz powiedzieć Maciek Janowski, nie Maciek Janowski, to Maciek zwróci uwagę. Jesteś bardzo czujny i czuły na tym punkcie. Właśnie nigdy nie byłem, ale chyba powinienem. Tak. No dobrze. Słowo o tych zawodach, Maćku. 7-9 punktów w 5 startach. Pewnie mogło być lepiej, ale tu też taki był czas na sprawdzanie pewnych rzeczy. Tak, dokładnie. Szkoda tego z pierwszego pola, ponieważ wpadł mi kamyczek w dyszę, dokładnie tak. Więc mój motocykl nie dostał paliwa i po starcie zaraz zgasł, więc szkoda tego, a tak naprawdę fajne zawody, bo też popróbowaliśmy sobie różne rzeczy. W Bydgoszczy nie mamy za dużo okazji do startów, więc tym bardziej jakaś fajna nauka. Powiedz mi, czy przy takiej stawce, bo mnóstwo tutaj ludzi z Grand Prix, to człowiek też absolutnie chce tutaj postraszyć rywali, pokazać, że na początku sezonu jest bardzo mocny, czy mimo wszystko Maciek tak troszeczkę spuszcza z tonu, no bo to jest mecz towarzyski, tak? I ja też to rozumiem, zrozumiałbym, o. Mecz jest towarzyski, ale nie możemy sobie pozwolić na jakieś luźniejsze podejście, ponieważ wtedy tracimy swoją koncentrację i mogą się wydarzyć różne rzeczy, więc na pewno wszyscy jesteśmy skupieni na 100% i każdy wyjeżdża z przeświadczeniem, żeby wygrać wyścig. Więc czy to są zawody towarzyskie? Wiadomo, czasami można gdzieś tam w takie ciaśniejsze miejsca sobie odpuścić, bądź nie ryzykować za bardzo, ale raczej każdy stoi przed taśmą z myślą, żeby wygrać. I ostatnie dwie rzeczy, ta czwórka Grand Prixowa, chodzi ci po głowie, czy nie chodzi? Miesiąc temu tutaj w Bydgoszczy rozmawialiśmy, mówi nie, w życiu. Nie chodzi mi ta czwórka po głowie i to czwarte miejsce. Wierzyć tobie, czy nie wierzyć, Maćku? Wiesz co, zaczynam się nad tym zastanawiać w momencie, kiedy bardzo dużo osób do mnie podchodzi i właśnie mówi o tej czwórce. Ja się skupiam na tym, co robię i staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej, więc koniec końców skończyło się właśnie na czwórce parę razy. Tak jest, po prostu staram się płynąć na tej fali, która idzie. Pogoriczan, na fali entuzjazmu. Dokładnie, staram się być uśmiechnięty i robić wszystko jak najlepiej, a jaki będzie wynik końcowy, no to już się okaże. Trzymam kciuki, cyrk żużlowy się zaczyna, bo zaraz do Szwecji, tak? Dzisiaj w nocy? Tak, właśnie jesteśmy po Grand Prix, wczoraj Liga, dzisiaj jesteśmy tutaj i już musimy wyjeżdżać, żeby zdążyć na prom, więc... Tak się kończy rozmowy. Dokładnie, jutro Szwecja, więc dziękujemy bardzo za wsparcie na stadionie i przed telewizorami. Dziękuję pięknie, Maćku, już nie będę wspominać o czwórce. Szapoba, dzięki za wszystko dzisiaj. Dziękujemy. Dzięki, Macias. Tak, muszę do Szwecji, to jest argument. Ty, Adrianie, nie musisz do Szwecji, musisz później do Szwecji, tak? Znaczy, był taki plan, Szwecja miała być, ale poprzekładane tam są mecze i w środę jest ćwierćfinał Mistrzostw Polski, we wtorek Szwecja, czwartek Szwecja, na ten czwartkowy mecz bym nie zdążył i dlatego tam poszła inna opcja składu, bo też oni patrzą na finanse, będzie im taniej pojechać jednym teamem wtorek, czwartek, dlatego teraz Szwecji po prostu nie będzie, ale będzie następny tydzień, a tak jak wspomnieli wcześniej, rozpoczynamy takie już żużlowe ściganie naprawdę, bo rusza Liga Szwedzka, tych zawodów będzie więcej i ten cyrk się, można powiedzieć, rozkręca. Rozkręca się na dobre. Dzisiaj rozkręciła się reprezentacja Polski, 51-38 pokonała drużynę reszty świata. Nie było zaskoczenia ścigania, dobrego żużlowego ścigania na antenie TVP Sport będzie więcej, no bo 15 maja zapowiadane już przez nas drużynowe Mistrzostwa Europy, pilotażowy format, ale format, który się przyjmie. Adrian Miedziński dzisiaj był z Państwem. Dziękuję bardzo, Adrianie, za Twoje analizy i spostrzeżenia. Bardzo. Dziękujemy za uwagę. To wszystko z Bydgoszczy. Dobrej nocy.